Cześć! Telewizor, który Wam dzisiaj pokażę, jest to jedna z najnowszych propozycji od LG z linii NanoCell. Z tym telewizorem spędziłem trochę czasu, pooglądałem filmów, trochę pooglądałem seriali, ale może trochę mniej, też pograłem sobie w gry i pobawiłem się funkcjami smart. Co mogę już na początku o nim powiedzieć? Na pewno jest to fajna propozycja, tak ogólnikowo mówiąc, dla całej rodziny. Dlaczego? Oglądajcie, to się przekonacie. Zapraszam Was na materiał. LG NanoCell 55 SM8600. Tak dokładnie nazywa się bohater dzisiejszego materiału. To, co tutaj za nami stoi, to model 55-calowy. Występują jeszcze modele 49 i 65-calowe, a więc wpasują się one na przykład do małych pokojów dziennych oraz do dużych domowych salonów. Wygląd to taka typowa dla LG konstrukcja. Smukła, cienka ramka, zaokrąglona, lekka podstawa, dzięki czemu konstrukcyjnie nie wygląda to wszystko ociężale, prezentuje się elegancko i nowocześnie. I to, co ważne, w tej oto podstawie można ukryć kable, więc nic tam nie lata tam z tyłu telewizora, nie wygląda jakoś brzydko, nie chlunie, wszystko jest eleganckie. Zamiast jednak rozwodzić się nad wyglądem zewnętrznym telewizora, warto opowiedzieć o jego funkcjach i możliwościach. LG NanoCell to linia telewizorów 4K oparta na matrycy IPS, oferująca pełną obsługę materiałów Ultra HD, czyli HDR10, Dolby Vision i HLG. Dodatkowo jest oczywiście szeroka paleta barw. Należy też pamiętać o chyba klasycznym już rozwiązaniu w LG, czyli tym pilocie Magic, który daje możliwość obsługi za pomocą ruchu naszej dłoni. Ja go osobiście bardzo lubię, ale też wiem, że stał się bardzo popularny wśród użytkowników. W kwestiach użytkowych, fajny telewizor do seriali na przykład z Netflixa, do oglądania zwykłej codziennej telewizji, filmów, jak i do animacji czy bajek dla dzieci oraz po prostu do grania. I w dalszej części tego materiału wytłumaczę dlaczego. Sercem naszego SM8600 jest system Smart TV, czyli LG WebOS 4.5. Jest on rozwinięciem dobrze już znanego na rynku WebOS-a 3.5 z dodatkowymi funkcjonalnościami. Dolny pasek w szybki sposób pozwala uruchomić każdą aplikację, których w ofercie jest naprawdę dużo. Dodatkowo pasek ten możemy dostosować do własnych potrzeb, dodać aplikacje, zmienić ich umiejscowienie. Są także dodatkowe przypisywane ikony do podłączanych urządzeń lub do stacjonarnej telewizji. Nowością jest jednak to, co teraz widać za mną. Jest to panel domowy, czyli jakby taki panel, w którym widzimy wszystkie podłączone urządzenia do tego telewizora oraz z którego możemy wszystkimi nimi sterować. I nie chodzi tu tylko o urządzenia takie jak odtwarzacz, dekoder. Są to również urządzenia sieciowe, urządzenia Bluetooth. Mogą to być również urządzenia inteligentnego domu, jak na przykład inteligentne żarówki, jak na przykład oczyszczacz powietrza od LG albo inteligentna lodówka. Tych urządzeń jest coraz więcej, coraz bardziej rozwija się rynek na te urządzenia i dzieje się to, o czym jakiś czas temu w moim materiale mówiłem, że system Smart TV przestaje być tylko systemem do sterowania telewizorem. On zaczyna być systemem do zarządzania całym naszym inteligentnym domem. I wszystko to się dzieje przez taki właśnie telewizor. Sterowanie tym telewizorem odbywa się albo za pomocą tego pilota, albo za pomocą komend głosowych. Działa to tak, że wystarczy przytrzymać przycisk na pilocie, można mówić do tego pilota, no i wszystko będzie się tutaj działo. Nie chodzi tu tylko o sterowanie samym telewizorem, nie chodzi o zmienianie jakichś źródeł, ale też wyszukiwanie informacji w internecie, wyszukiwanie na przykład seriali czy filmów na Netflixie czy na innych portalach, no oraz jakichkolwiek informacji takich jak pogoda, data, dzień, godzina, no jest tego coraz więcej i jak to samo się nazywa, jest to sztuczna inteligencja, więc ona cały czas się uczy, no i cały czas może nas zaskakiwać tym, co potrafi. O sztucznej inteligencji trzeba powiedzieć więcej. W tegorocznych modelach służy ona także do zarządzania jakością wyświetlanego obrazu. Odpowiedzialna jest m.in. za jakość kolorów, za zmiany ustawień kolorów, tak aby wszystko było idealnie dopracowane do naszego pomieszczenia, idealnie dobrane do warunków naszego pomieszczenia, ale ten telewizor potrafi też, wiem, to jest dziwne i może Wam się wydawać nierealne, ale poprawić jakość materiału, który właśnie jest wyświetlany. Dlaczego? Jeżeli mamy materiał niskiej jakości, to telewizor dzięki sztucznej inteligencji, jeżeli gdzieś ta sztuczna inteligencja już widziała ten materiał, znała ten materiał, poznała go, jest w stanie dorobić jakieś błędne piksele. Ciekawe? Ciekawe. Jak to działa? Ja szczerze mówiąc jeszcze tego nie widziałem, nie dostrzegłem tego działania, no ale producent mówi, że to jest jedna z tych rzeczy, która też będzie się tutaj rozwijała, no i jest to przyszłość.
Przechodząc do omawiania obrazu, trzeba powiedzieć najpierw kilka słów po pierwsze o technologii NanoCell, co to w ogóle jest, jak to działa i co potrafi, oraz o zastosowanej tutaj matrycy. SM8600 to telewizor oparty na matrycy IPS, która charakteryzuje się mocnymi, dobrymi kolorami, szerokim kątem widzenia. Dlatego telewizor dobrze sprawdzi się właśnie w szerokim salonie, gdzie jednocześnie korzysta z niego kilka osób siedzących w różnych miejscach, nie tylko na wprost telewizora. Dlatego m.in. powiedziałem, że to jest dobry telewizor jako rodzinny telewizor do dużego salonu, ponieważ nie trzeba tylko siedzieć z przodu, możemy siedzieć gdzieś trochę z boku, możemy gdzieś tam gotować obiad w aneksie kuchennym i tak obraz będzie dobrze widoczny i kolory pod kątem nie tracą swoich właściwości. Wspomniany wcześniej NanoCell to po prostu dodatkowy filtr na matrycy tego telewizora. Filtr ten powoduje wyrównanie jakości kolorów, sprawiając, że widoczne dla nas barwy pozostają na tym samym odpowiednim dla oka poziomie. Czyli nic nie będzie przejaskrawione, nie będą też występowały jakieś przebarwienia czy naleciałości innych niechcianych barw. NanoCell to po prostu doprowadzenie jakości kolorów do tych najbardziej prawdziwych, które mają za zadanie jak najlepiej odwzorować rzeczywistość oraz to, co naprawdę zostało nagrane przez twórców filmowych bez jakichkolwiek zniekształceń. I muszę przyznać, że kolory na tym telewizorze naprawdę fajnie wyglądają. Rzeczywiście nie widać różnicy pomiędzy tym, czy oglądamy w dzień, czy oglądamy wieczorem, czy salon jest mocno nasłoneczniony, czy może jest bardziej zaciemniony. Te kolory są mocne, są jasne, są prawdziwe i nic złego się z nimi nie dzieje, nawet oglądając pod dużym kątem. Dodatkowo SM8600 to 120 Hz matryca, co daje dobre podstawy dla fanów sportu. Zminimalizowane smużenie i dobra szybkość ruchów to główne pozytywne cechy tego telewizora. A coś dla fanów gier? Niesamowicie niski input lag na poziomie 14 milisekund i tutaj nikt nie powie, że coś mu smuży, że coś mu laguje, że coś się opóźnia i że nie da się na tym grać. Da jak najbardziej. Podsumowując, LG 55 SM8600 to telewizor naprawdę bardzo zaawansowany technologicznie, dający dobre kolory i mnóstwo funkcjonalności. Czy jest się tu jednak do czegoś przyczepić? No ja nie byłbym sobą, gdybym się nie przyczepił. Wiadomo, że nie jest to telewizor z tej totalnie topowej półki, więc muszą znaleźć się jakieś minusy. W przypadku naszego SM8600, tak jak mogę bardzo pochwalić go za jakość kolorów, to jednak poziom czerni nie jest tak mocny jak w pozycjach np. OLEDowych od LG. Producent co prawda stara się wzmocnić tą czerń przez system lokalnego wygaszenia. W dzień wszystko wygląda naprawdę super, jednak oglądając obraz nocą widać poświatę podświetlenia matrycy w miejscach, w których na czarnym tle wyświetlany jest jakikolwiek dowolny obiekt. Przyznam, że mi to nieco przeszkadza i wolę oglądać telewizor z wyłączonym trybem lokalnego przyciemnienia. Może nieco tracę na czerni, ale nie irytują mnie duchy na ekranie. Telewizor oprócz obrazu to także dźwięki. Przyznam, że ten gra jak na telewizor w porządku, no ale wiadomo, że w porządku na telewizor to nie jest to samo co przyzwoity soundbar czy przyzwoity system kina domowego, więc tutaj od LG dostałem do testów razem z telewizorem taki oto soundbar, może już zwróciliście na niego uwagę. To jest prosty model SL4Y i przyznam, że w tym zestawieniu sprawdza się naprawdę fajnie. Przede wszystkim to, co spodobało mi się w tym soundbarze, to brak jakichkolwiek kabli. Znaczy dobra, jest kabel zasilający, bo trzeba podłączyć to. Jest kabel zasilający do subwoofera, on stoi tutaj sobie za mną, tak żebyście go lepiej widzieli, bo to jest soundbar dwuczęściowy, ale nie trzeba połączyć go kablem z telewizorem, ponieważ łączy się bezprzewodowo za pomocą modułu Bluetooth. I przyznam, że działa to naprawdę fajnie, łączy się szybko, nie trzeba niczego uruchamiać dodatkowo, wystarczy jeden pilot od telewizora i wszystko ze sobą współpracuje. A gra w moim około 20-metrowym pomieszczeniu naprawdę fajnie, jest nie dość, że dużo mocy i energii, to jeszcze dźwięk przestrzenny daje radę, więc jak najbardziej polecam takie zestawienie. LG SM8600 polecam dla wszystkich tych, którzy szukają telewizora do jasnego, dużego pomieszczenia dla całej rodziny, dla fanów filmów, seriali czy na przykład gier. Śmiało też polecam wszystkim tym, którzy lubią zaawansowany system Smart TV. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnego, trzymajcie się, cześć!